Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. A damy tu kofita. Gdzie ja spadłem sobie? Ja nie mogę. O, siema synek, co tam słychać? Damy tu kosita. O, damy tu kosita, właśnie spadłem tutaj z nieba. Co się stało? Kim ty jesteś? Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie ja jestem? O co chodzi? No jak to, co się stało? Synek, przecież ja jestem twoją mamą. Właśnie przemieściliśmy się na inną planetę. Chodź, zobacz, oprowadzę cię po tej nowej planecie. Ale fajnie, ja nie mogę, ale ja tutaj tak z nieba spadłem, za tobą leciałem, ja w ogóle nic nie pamiętam, kurczę, jestem Dame tak, Tukosita? No jest... Tak, ty jesteś Dame Tukosita, w ogóle tutaj inne panują warunki i inne powietrze jest i inne rzeczy się je niż na naszej planecie, zobacz, ale jakie super. Tutaj ludzie dziwne rzeczy jedzą, jakieś marchewki, co to w ogóle jest, jakieś niestworzone rzeczy. Marchewy? Ty słuchaj, jak superacko, no? Kurczę, normalnie takie marchewy to ja bym spróbował sobie, no fajnie, fajnie. Próbuj sobie, bo to inne smaki są, na naszej planecie takich nie ma, chodź ci pokażę w ogóle jakieś śmieszne tu ufolutki mieszkają, nie uwierzysz, chodź szybko, pobiegnijmy pokaż, do nich. Pokaż, ty pokaż jakieś ufolutki, już się nie mogę doczekać. Nie no, ale nie dowierzysz się, zobacz jakie co oni są śmieszni, zobacz. Ale mały kurdupel. Zobacz, ja się zawsze śmiałam z ich takich dużych nosów, zobacz jakie oni mają duże nosy. Ja nie mogę, nie ale śmieszni. Słuchaj. Normalnie nos jak beczka, normalnie ale jaja. Trzymaj marchewę, ty cieniasie. Masakra, no ja się zawsze z nich śmiałam. Ale jajuba. Ty jesteś śmieszek, masz ty tam, dam ci trochę. Słuchaj, w ogóle tutaj panuje takie coś, wyobraź sobie, że od czasu do czasu przylatują złe duchy i często pada deszcz, to uświadom sobie, że ty jesteś tym ufolutkiem, który to zmieni wszystko i te złe duchy wypędzi i ten deszcz pada, jak deszcz będzie padać, ty tak naprawdę to stworzysz, żeby przestał padać. Ale ty jak? Znasz... Jak to zrobię, mamo? O co tutaj chodzi? Jak mam odgonić te duchy i zrobić, żeby deszcz przestał padać i nigdy nie padał? Co będę robił? Ojejku, chodź, szybko cię wytłumaczę, bo za niedługo musisz być przygotowany na każdą chwilę. Jak w trakcie, gdy będą jakieś złe duchy przychodziły tutaj do naszej wioski, musisz tańczyć taki dobry taniec. Chodź, tutaj jest parkiet, ustawmy się to w tą stronę i uwaga, ty na pewno go znasz, pamiętasz. I zaczynamy tutaj, ale czekaj, co ja mam robić, mamo? O, na początku, co mam robić? Mów. Na początku hyc, taniec, uwaga, rozgrzewamy się, widzisz, tańczymy. Aha. I uwaga, jesteś przygotowany na teraz ten sprytny taniec. Zapamiętasz go. Lecimy na początku w lewo, tutaj dobra, w tą, chodź. Dobra, uwaga. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Teraz w lewo, szybciutko, dawaj. Dawaj, mamo. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Aj. Jak wspaniale, ja też tak chcę, ja już się chyba nauczyłem. Czekaj, mamo, teraz ja chcę spróbować, uwaga. Czekaj, ty prowadzisz, teraz ty prowadzisz, dobra, ja dobrze? Prowadzę, uwaga, ale będzie jaja, uwaga, 3, 2, 1, gwiazda nadchodzi. Dame tu cosita. Dame tu cosita. O kurczę, mamo, normalnie tutaj już nie ma żadnych w ogóle złych stworzeń, ani duchów, ani kurczę deszczu, ja nie mogę, to rzeczywiście ale działa. Ale nie, no nie wierzę, ty synku, nie dowierzam, ty lepiej to zatańczyłeś ode mnie i w takim szybkim czasie zapamiętałeś ten taniec, super, dobra, gratulacje. Dobra, przecież to się w ogóle nazywa ten taniec moim imieniem, Dame tu cosita, jak wspaniale, ja nie mogę. Zgadza się, a ty w ogóle jak tu przyleciałeś na tą planetę, nie wiem czy pamiętasz, ale od razu krzyknąłeś Dame tu cosita. No pamiętam, kurczę, rzeczywiście coś w tym jest, coś sobie przypominam, ale jakby na nowo tutaj zrodziłem. Dobra. Tak, chodź, musimy do domku, muszę ci pokazać nasz domek. On jest strasznie funkcjonalny i bardzo dobry. Słuchaj, widzisz te panele słoneczne? To tak naprawdę porozumiewamy się dzięki tym statom. A gdzie jest i zobacz, tata? Za każdym razem możesz sobie zmienić kolor podłogi. Słuchaj, tatuś poleciał w szeroki rejs, naprawdę, no będziemy długo musieli na niego poczekać, zanim tu wróci na naszą planetę. No nie wiem, za parę lat wydaje mi się, że da radę. Widzisz, synek, fajna zabawa, nie? No, a ja tu zrobiłem rysunek pewien, fajnie mi się tutaj podoba, to jest piramida, wieża Eiffla znaczy się, widzisz, mamo?
Wiesz, A, Ajza. wow, ładnie ci to wyszło, naprawdę. Z jakiej strony chodź tutaj? Na dole mamy tutaj taki magazynek sprytny. Możesz sobie zerknąć, zobaczyć. I tutaj ogólnie mieszkamy. Fajnie, Przyjąłem. fajowsko. Podoba mi się tutaj, mamo. Ja nie mogę, jak superancko. Już kurczę się cieszę na samą myśl. Normalnie coś wspaniałego. I co, będziemy musieli z tymi kurczę cwaniaczkami mieszkać, tymi beczkami, nosy jak beczki? Właśnie. I teraz słuchaj, zobacz do tej skrzynki. Mamy specjalne narzędzia, żeby ich strolować. Dobra. Także nie martw się, bierzemy. Jestem przygotowana. Możemy strolować ich, także nie ma problemu, bierzmy wszystkie rzeczy. A jakieś ładunki wybuchowe czy coś mamy też do dyspozycji? Tak, a tak, to ja mam w ogóle tutaj w plecaku już. Dobra. Trzymaj, chcesz? No to dawaj ta, mamo. Kurczę, co to są skrzynki? Ty, to są chyba skrzynki, które aktywują coś. Dobra, tak. Dawaj, ja tu biorę ja ci łopatę pokażę, proszę. I kopię. Tutaj ładunek wybuchowy, musimy zrobić najlepszego trolla w życiu. Patrz, kurczę, mamo, jak ja tutaj dziurę dookoła domu naszego wykopię, to zaraz tutaj ktoś wleci, jakiś cieniak. Pa, jaka no kurde, i od razu pułapka. Tam lawę dawaj wlejemy, trzymaj, tutaj wodę? Wszystko daję ci rzeczy, lawę, potrzebne rzeczy ci daję. Czekaj, chociaż... ja tutaj zrobię coś takiego, że zobacz, że oni tutaj nie będą widzieli w ogóle tego, bo oni tutaj nie znają, kurczę, tańcu damy tu kosita i tutaj jak wleci jakiś Zgadza cieniak. Zgadza się, okay? Dobre myślenie. Tutaj kolce, tutaj Słuchaj, kolce. Tutaj może na dół jeszcze zejdziemy tego tam, gdzie zrobiliśmy tą pułapkę i tam jeszcze damy kolce, żeby od razu jak spadnie ktoś, to się ukuje kolcami. No to możesz dawać, mamo, zabezpieczmy nasz cały domek, bo jeszcze oni będą tutaj coś kombinowali. Ja tutaj mam pomysł, zrobię takie coś, że jak ktoś otworzy tą skrzynkę, to wybuchnie tutaj TNT, ale nie otwieraj tylko skrzynki, proszę Dobrze, cię, mamo. Dobrze, teren trzeba zabezpieczyć. Może tutaj jeszcze w naszym domku jakąś dziurę, ja tutaj przygotuję, zobacz. Synku, tutaj będzie najlepsza pułapka, ktoś do magazynu wpada. A magazyn będzie zajęty i w magazynie też zrobię kolce, zobacz, o his, kurde, i od razu. No dobra, dawaj, żeby nikt nie mógł tam rady nie dał wyjść. Ja nie mogę, ale tutaj mamy niesamowite pułapki, auć, kurczę, cały czas tylko się ukuje. A może upoluję jakiegoś cwaniaka, pa, damy tu kosita, Słuchaj, damy synek, tu kosita, widzisz, widzisz te chmury, synek, zobacz, widzisz, Chmurzy ściema się, mamo. Weź tańcz ten taniec, o nie. Taniec, dobra, tańcz. Idę szybko ja lecę, tutaj tańczyć, ja lecę szybko, uwaga, dobra. Damy tu nie w tą stronę. Damy tu kosita. Damy tu kosita. No i uwaga w drugą. Damy tu kosita. Damy tu kosita. Niech się już polepszy pogoda, szybciej. Tańczymy. Damy tu kosita. Damy tu kosita. Damy tu kosita. Damy tu kosita. Słoneczko wyszło, to działa! Ja nie mogę, widzę tam słońce! Już to zadziałało! Ja nie mogę, ja naprawdę mam talent, to jest niesamowita sprawa! O kurczę, ten taniec naprawdę działa, mama miała rację! Dobra, musimy tutaj zrobić te pułapki i tak naprawdę... No kurczę, jakiś cwaniak! O co tutaj Damy chodzi? Tu kosita. O co tutaj O nie, chodzi? W ogóle, co robi? On wpadnie zaraz do naszego domu, o nie! Ja tu nie ała, pozwolę! Co ała, ty robisz? Pomocy. Co ty robisz? O nie, nie! Co ty robisz? Ała, ratunku! No nie, przestraszyłem się ciebie. No to teraz, ty, kurczę, ufrutku? Masz problem, kolego. Wiesz co, masz teraz problem, bo wpadłeś tutaj w moją i mamy pułapkę. I kurczę, ufolutku, masz daj tu kolca. Spokój. Słuchaj, ja nic nie chciałem wam złego zrobić. Chciałem po prostu, właśnie wiedziałem, że wprowadziły się nowe ufolutki do nas i chciałem cię poznać. Co tam słychać? Słuchaj, bardzo fajnie. Ty weź, w skrzynce ci wsadziłem ten, w skrzynce ci wsadziłem prezent. Weź, zobacz. Tak? A gdzie? Tutaj? No tu tutaj u góry? Jest, w skrzyni tutaj prezent. O, super. A co tam jest? Ale tam nic nie ma. Zrobiłem tylko po dżam. To była pułapka, cieniasie jeden. O, uratowałeś damy mnie, tu kosita. Damy tu kosita. Ale właśnie... Ale chwila, właśnie słyszałem. Co to za dziwne śpiewy? Co to za dziwne śpiewy? Ja bym chciał z wami w ogóle potańczyć tak i pośpiewać. Widziałem właśnie, jak to wszystko się odbyło. Po co wy to w ogóle nie, robicie? Nie, słuchaj, my takich wielkich nosaczy nie przyjmujemy do ekipy, bo my pochodzimy z innej planety. Niedługo tatuś po nas przyjdzie i coś się stąd zwijamy, ale teraz z mamą tutaj właśnie będziemy eksplorować te tereny. Bardzo, bardzo dziwne jedzenie w ogóle. Macie jakieś marchewki? Nie wiem, co to jest. Ale w ogóle umiem się na przykład takimi narzędziami obsługiwać nie. tutaj. Tutaj? Nic mi nie rób, bo ja mam półtorej serduszka. No to nic uważaj, mi nie rób, spokojnie. Uważaj, tutaj kurczę, to zaraz się wszystko spali, bo... Ojejku, co to się stało tam? Co to się Kto stało to takie się? Dynaminy? Ja Kto to takie dynamity tutaj podkłada? Ty widziałeś, no nie, co no. się tu odjanie pawiło?
Kurde, normalnie idę aż powiedzieć mamie. W ogóle mama mi może coś do jedzenia zrobiła. Ty słuchaj, trzymaj się z dala od naszego domku i więcej tutaj nie przychodź lepiej, bo z mamą to cię załatwimy, bo mamy, kurczę, super taniec za tańcze i zaraz, kurczę, duchy na ciebie polecą. Dobra, ja lecę sobie do domku odpocząć trochę, bo się trochę zmęczyłem już tym trollowaniem i tańczeniem, a ty masz tutaj nie przychodzić, to na razie, cieniasie. O kurczę, dobra, tu nie ja, to nie ja, dobra. Okej, okay. Dobra, mamo, gdzie jest obiadzik? Jak wspaniale, właśnie zjadłem sobie śniadanko i tak sobie tutaj siedzę i myślę, że jest naprawdę cudownie, bo ewoluowałem. Jestem teraz niebieskim Dametu Kosita, nie jestem czerwonym i już właśnie niedługo chciałbym być taki zielonkawy bardziej, bo to jest właśnie oznaka tego, że będę najstarszy. Okej, okay, także ja teraz właśnie się tutaj zabieram, idę na dwór właśnie zobaczyć, czy nie przychodzi do nas jakiś ten wielki kurczę nohal jakiś. O, tutaj idzie jakiś wielki nohal. Ej, wynocha z naszego domku. Mama mi kazała pilnować domu, bo poszła w ogóle pozbierać... O kurczę! Jestem! Kim pan jest? Cię. Pan podobny w ogóle do... Jaki pan? Przecież jestem twoim tatą. Co ty, nie poznajesz taty? Cześć, tato! Ja nie mogę, jak się stęsknię za tobą. Mama mówiła, że w ogóle przyjdziesz, przylecisz do nas normalnie. Ja nie mogę, jak się cieszę, że cię widzę. I co, odlatujemy do nas, na naszą planetę, czy co teraz się będzie działo, tato? Nie, słuchaj, musimy tu na chwilę zostać. Muszę ci powiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie. Ale czekaj, na początku dodam, że bardzo się cieszę, że ewoluowałeś do koloru niebieskiego. Za niedługo będziesz ewoluował do mojego koloru, czyli najstarszego zielonego. Jej, tato, ja właśnie chcę być taki jak ty. Chcę być dojrzałym Dametu Kosita i nie będę tutaj właśnie jakimś cieniasem tak naprawdę. A wiesz, tato, że ja umiem w ogóle tańczyć taniec Dametu Kosita? Chodź ci pokażę, zobacz. Zobacz, uwaga. Jejku, to możemy nawet razem to zrobić. Tato, uwaga, zatańczmy. 3, 2, 1. Dametu Kosita. Dametu Kosita. Dametu Kosita. Dametu Kosita. Pięknie, tato. Kurczę, piona, ty naprawdę się super zgraliśmy i jest naprawdę wspaniale. Tato... Chodź, ale ja do ciebie przyszedłem w bardzo ważnej sprawie. Chodź, muszę ci coś powiedzieć. No mów, mów, o co chodzi? Z dala od tych nohali, beczkowanych nohali, z dala od nich, żeby nas nie słuchali. No kurczę, tutaj jakieś zbiegowisko, zobacz ile ich tam jest, tych nosaczy, cwaniaków. O, no. Zebranie, chodź, zrobimy tutaj jakąś rozpierduchę. Dobra, słuchaj, tato, ja tu wejdę, ja mam pomysł, ja tu TNT normalnie włożę im. Czekaj, zobacz, jak my to zrobimy. Bum. Okej, okay. Chodź, cofaj się, tato, uważaj, super. Damy tu kosita, cieniasy, my tu z mamą wiemy, damy jak to się robi, zobacz, mama mnie nauczyła, kurczę. Damy tu kosita i wyleciała, kurczę, tutaj pełno ludzi, normalnie, pięknie, słuchaj, tato. Synu, patrz, zobacz, na dach nawet skoczył, bo się wystraszył. To ja z takimi robię tak, pyk, i już nie ma na dachu go. Słuchaj, synku, ale chodź, ja ci powiem o bardzo ważnej kwestii. Teraz już nas te nosacze nie słyszą, bo wybuchli, he. Słuchaj, akcje, ja tu nie przyszedłem bez powodu. Tak naprawdę tutaj jest ważna sprawa. Tutaj jest bardzo dużo marchewek. Gdzieś w tej okolicy jest bardzo dużo marchewek. A po co te marchewki tobie, co? Marchewki są bardzo ważne, ludzie o tym nie wiedzą tutaj mieszkający, ale z marchewek można przerobić tych marchewek na złote marchewki, wyobraź sobie, a te złote marchewki naprawdę dają nieśmiertelność. Co? I dają taką moc ducha, no to, rozumiesz? Tato, czekaj, moc tutaj siłę. Mam pełno marchewek, zobacz, jest całe pole, oni w ogóle tego nie chcą, to dla nich w ogóle jest, nie wiem, jakieś pokrzywy, wiesz, o co chodzi, a tutaj... Ale jest po prostu... Nie w jednościowych takich sprawach, w jednościowych ilościach, tylko jest cała masa tych marchewek. Ale co, radar ci jakiś pokazał, czy coś? Skąd ty wiesz, gdzie to jest? Radar mi pokazał i wydrukowałem ten skan z radaru na mapie. Zobacz mapę. Musisz ją postawić i zobacz tak naprawdę, gdzie jest ten zbiór marchewek. No dobra, co tam jest, jakiś magazyn niby, tak? I tam będą marchewki. Słuchaj, tato, ja w ogóle mogę tych cieniasów zmusić. Oni będą pracować dla nas i będą jeszcze większe pola tych marchewek sadzić. Zobacz, ile ja tutaj już ich mam. Kurczę, słuchaj, prawie dwa staki. To, kurde, dobrze. Dwa staki złotych marchewek. Zobacz. To jest, dobrze, zbieraj, tak. Tylko, żeby aż zapchaj sobie cały ekwipunek, choć jeszcze coś ci pokażę, taką tajemnicę, bo twój tatuś nie bez przyczyny tu przyjechał, bo zostawił tutaj wcześniej, jak był na tej planecie, coś, czego nikt pewnie nie odkrył jeszcze. Co takiego? Tu jest tajemnicza studnia, jak podejdziesz tutaj bliżej i
tutaj jest taka szpara, jakby widzisz, i w tą szparę musisz kliknąć lewym, prawym przyciskiem jeszcze otworzyć skrzynkę i zobacz, co tam się ukrywa. Ja cię, tato, skąd ty to, kurczę, tutaj schowałeś? Ja tutaj będę chował marchewki, to jest, kurczę, nasz skarb, naszego domu, naszej rodzinki, tak? Nie zorientowali się jeszcze te nosacze beczkowi, że tak naprawdę tu skrzynkę schowałem z diaksami. Dobra, słuchaj, ja muszę uciekać, ty idź szukaj tego, co miałeś szukać, czyli ten spichlerz i w ogóle ten magazyn cały z marchewkami i leć, życzę ci powodzenia, to jest misja na dzisiaj. Dobra, dziękuję, tato, i dziękuję za tą, pokazałeś mi skrytkę, przekażę wszystko mamie, idę szukać tych marchewek i co, będziesz tu przylatywał co jakiś czas odbierać je i eksportować na naszą planetę? Tak, synu, tak. Dobra. Tylko nikomu o tym nie mów. O, ten tylko słychał, dobra. Ej, kurczę, czekaj, ja go załatwię, ja wiem, jak to się robi, dobra. O, super, ja idę dobra, szukać. Leć już. Na razie. Dobra, okej, także wezmę mapę, zobaczymy, gdzie mam iść. Okej, to widzę, że w tym kierunku mniej więcej dobrze idę, ale nie wiem mniej więcej dokładnie, gdzie to jest. Będę się tutaj musiał rozglądać i mam nadzieję, że uda mi się to znaleźć. Tutaj widzę w ogóle coś podejrzanego. Chwila. Sprawdzimy tutaj, wezmę mapę, co ona tutaj... O kurczę, pokazuje gdzieś tutaj przecież, to jest gdzieś tutaj? Nie wiem, tak jakby dziwne. Może tutaj muszę coś wysadzić czy coś? O kurczę, tutaj widzę jakieś przejście. Dobra, może tutaj wysadzimy ładunek i zobaczymy, co tam tak naprawdę jest. Damy tu kosita, tylko żeby właśnie tutaj deszcz nie zaczął padać. Okej, jeden ładunek, drugi, ale niestety nie wysadziłem tak, jak chciałem. O kurczę, tutaj coś jest, tu są jakieś płytki naciskowe. Dobra, sprawdzimy mapę. Okej, wszystko się zgadza, także to tutaj jest. Także... O nie, ała, dostałem. O kurczę, palę się. O fuck, co to jest? Przecież to jest jakaś pułapka, kurczę, jak ja mam przejść tam na koniec, przecież ja nie dam rady. Oddałem wszystkie marchewki, jestem jeszcze głodny. Kurczę, to jest jakaś pułapka. O nie, palę się, ratunku, pomocy, o nie, palę się. Kurczę, co to ma być? O, już się przestałem palić, dobra, jak wspaniale. Ja nie mogę nadepnąć na te płytki naciskowe. To za ich sprawką tu jest, kurczę, ta pułapka. Odpalimy to jeszcze może? Okej, dobra. Wow! I kurczę, to strzela jakimiś dziwnymi kulami. Dobra, to chyba ten skarb. Dobra, żebym tylko tutaj nie nadepnął. Po cichutku się skradamy. Wow, a ile marchewek. O kurczę, tylko jak gdzieś w ogóle wpadłem do dziury. Ej, ratunku. Dobra, biorę szybko te marchewki do ekwipunku dla taty. Ale będę musiał teraz wykombinować, jak ja się stąd wydostanę. Nie wiem, ja nie mogę. Ratunku, pomocy. Wow, kurczę, co tu się dzieje? Jak wyskoczyłem? Co to, jakąś, kurczę, moc dostałem od taty, czy co? Ja nie wiem w ogóle. Tato, ratunku, kurczę. Co tu się dzieje? Tutaj. Zaraz Halo? Wysadzę, tylko ja siebie wysadzę. Ej, kim pan jest? Proszę pana, co pan tu robi? Chciałeś nam ukraść marchewki, cwaniaku? Ej, nie chciałem wam ukraść żadnych marchewek. Ja tutaj, kurczę, tylko przyszedłem, bo tata mnie tu wysłał. Zaraz to wszystko wysadzę. Ale kurczę, to chyba nie jest dobry pomysł, bo wszystko spadnie na mnie. Wypuszczaj mnie, ale nie zwalaj na tatę. Już cię wypuszczam. To ty we mnie tak strzelasz, ała. Weź przestań. Tylko na początku ci pokażę tak naprawdę, żebyś zdał sobie z tego sprawę, co popełniłeś, jaki wielki błąd popełniłeś, że tu wpadłeś i chciałeś nam zabrać marchewki już po tobie. Ej, przestań, nie strzelaj do mnie, cieniasie. Ja tu sobie zaraz zrobię przepustkę z TNT i kurde, ej, sobie chwila, wyjdę ale tutaj. Gdzie ty biegniesz? Tu! Au, ała, bo cię zaraz to podpali. O nie, kurczę, to jest jakaś przeklęta pułapka. Weźcie mi, dajcie spokój, kurczę, 3 serduszka już mam. Weź te płytki naciskowe, kurczę, zaraz tu wszystkie powywalam. Czemu wy mi spokojnie dacie? Ja tylko przyszedłem po marchewki, potrzebuję dużo marchewek dla taty i tyle, okej? No ale chwila, no to nie możesz nam tak zabierać po prostu. Ała, nie bij mnie, bo zaraz zginę. Ja, kurczę, jestem na wykończeniu, mam 2 serduszka, rozumiesz? Daj mi, kurczę, żyć. My to gromadziliśmy bardzo długo, te marchewki, i nie chcielibyśmy, żeby taki jakieś UFO, które tutaj stoi i kradło nam marchewki. Weź to zniszcz, nie nadeptuj na to, bo jeszcze, kurczę, we mnie trafi i zginę. Dobra, słuchaj, nękały cię kiedyś jakieś potwory, czy jakieś duchy, coś w tym stylu? No... Ostatnio, 3 dni temu w ogóle miałem takie coś, że śniły mi się w ogóle jakieś koszmary i nawiedzały mnie bez kitu jakieś duchy. Słuchaj, ja mam na to radę. Ja cię nauczę mojego tańca. Damy tu kosita się nazywa. Ja się też tak nazywam. I słuchaj, wtedy wszystkie twoje duchy cię opuszczą i wtedy byśmy mogli zrobić taki układ, że ty mi dasz te marchewki, nic mi nie zrobisz, wypuścisz mnie bez gadania, a ja cię nauczę tego tańca po prostu i będziesz od po prostu te duchy odpychał od siebie, rozumiesz? Zobacz, no, ja ci tu pokażę, czekaj, jak to no się dobra, robi. Zastanowię się, zobaczę, jak to wygląda i dopiero później
postanowię, czy ten, co, w którą dobra, stronę, wytłumacz mi to. Dobra, w tą właśnie, zobacz, w tą idziesz, ale za mną idź, a nie przede mną, za mną. Zobacz, już ci pokazuję, już to śpiewam. Dame tu cosita, a, dame tu cosita, dame tu cosita a, aj, widzisz? Aj? I teraz o, drugą, kojarzy, dame tu cosita, a, dame tu cosita, a, aj. I co, widzisz? Fajne. I teraz, kurczę, już duchy cię nie będą nawiedzały, jakbyś tak sobie sam zatańczył na spokojnie z 500 razy, to by było wszystko okej, okay, wiesz? Podoba musisz mi się to po ten prostu taniec. Regularnie robić i słuchaj, to jeszcze pomaga dla deszczu, tutaj wtedy nie będzie padał deszcz w tej wiosce, dlatego to ma naprawdę niesamowite właściwości, jest super, kurczę, super sprawa, dlatego myślę, że to jest dobry układ i po prostu myślę, to że się jakoś dogadaliśmy, co? Masz marchewkę, proszę, jeszcze bierz marchewki, to dla ciebie, ile jeszcze chcesz, masz... Dobra, mam już cały ekwipunek, to dla taty myślę, że starczy. Tata zamienia, a nic nie zamienia te marchewki, one ale są bezużyteczne. Ale po co właśnie twojemu tacie tyle marchewek? O co chodzi? Co zamieniał? Przed chwilą mówiłeś, co zamienia. Mój tato jest ufolutkiem. Mój tato jest ufolutkiem z innej planety. On jest normalnie taki zwariowany, że on potrafi czary-mary zrobić. Ale nie będę ci mówił szczegółów. Nara, cieniasie. Dobra, idę teraz, kurczę, to od nich. Chodź, tu jeszcze ci trafi jedną strzałą, ej, chodź tutaj. No chyba ja ciebie, cieniasie, chodź tutaj, kurczę, nosaczu. Jak taki jesteś, Janusz, taki jesteś nosacz, cwany? Janusz, chodź tutaj, chodź tutaj, kurczę. Chodź tutaj, jakieś UFO zielone. Wracaj i co? Do grażyny swojej, cieniasie. Do grażyny wracaj. Dobra, okej, poszedł sobie. Teraz muszę tutaj dla taty zostawić, kurczę, skarb. I będzie mieć niespodziankę, jak się dowie, ile zostawiłem mu tutaj, kurczę, tych marchewek, to się zdziwi, aż się nie mieszczą. Dobra, to wezmę sobie te diamenty, żeby, kurczę, nie było. Okej, i teraz idę tutaj. O, kurczę, tato, co tu słuchaj, się dzieje? Jesteś? Słuchaj, zobacz, ile, kurczę, mam marchewek. Trochę diamentów też zabrałem, już mi się nie mieszczą w ekwipunku, słuchaj, trzymaj. Jejku. Będziesz, tato, mógł zrobić złote marchewki. Ja idę w ogóle poszukać mamy, bo mama gdzieś poszła, a ty transportuj je jak najszybciej na naszą planetę. Na razie, ale trzymaj super, się. Super, ale szybko to zdobyłeś, dziękuję ci bardzo. Zaraz tu przyleci po nas statek kosmiczny i polecimy, a mogę lecieć dzięki z tobą? Tam na tamtą planetę? No ciężko trochę, synku, no bo jeszcze nie jesteś zielonym ufolutkiem. Jakbyś był zielonym ufolutkiem, no to damy tu kosita zielonym, no to jednak bym cię wziął, a tak to nie możesz, przepraszam. Ja cię, tato, ale jestem teraz smutny. To będę czekał w domku do czasu, kiedy nie będę zielony, kiedy będę zielony i wtedy cię o to poproszę. Dobra, trzymaj się, papa, ja muszę transportować marchewki. Pa. Cześć, cześć. Smutny jestem. Chciałem lecieć z tatą na naszą planetę, ale nie mogę. Dame tu cosita, kurczę, jestem już zielony, naprawdę tak się cieszę z tego powodu, a dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ tato obiecał mi, że polecę z nim na inną planetę. Ogólnie będziemy się razem z mamą i z tatą właśnie już zwijali stąd, a tak naprawdę oni tutaj dla nas cały czas hodują właśnie te marchewki i my już mamy ich tyle, że naprawdę jesteśmy już ustawieni na całe życie. Tata nam zrobił tyle właśnie tych złotych marchewek już u nas, że mamy wielką willę, mamy ogromne ufo, o którym tato dzisiaj po nas powinien przylecieć i ogólnie będziemy się stąd zwijali. Ja nie wiem, ja tu mogę nawet trochę powysadzać na zakończenie tego, okej, okay, także wysadzę to pole, bo już nie będziemy ich potrzebowali, tych nosaczy, cwaniaczków, okej, okay, także pięknie pole, kurczę, zostało wysadzone. O! Jejku, co to za wybuchy? Cześć, mamo, jak tam, pakujesz się już, kurczę, na naszą planetę? Czekałem na to całe życie, żebyśmy w końcu zrobili to i poszli, jak tam? Ty sadzisz tu jeszcze, mamo, co ty? To już można chyba wszystko wysadzać, co? Niedługo tata no do nas przyleci. Ano w sumie racja! Przecież ja zapomniałam, no tak, dzisiaj tata przylatuje. Ty, to chodźmy trochę, tych, co sąsiedzi nas zdenerwowali, to trochę powysadzamy tutaj im domki, co ty? Dobra, na to? czekaj, na początek tutaj pole. Naszego domku chyba z sentymentu nie będziemy wysadzali, co? Nasz domek nie, jest całkiem zostawimy w porządku, ale wiesz zostawimy co, tutaj go, kurczę, ten Janusz mieszkał. Ja bym tutaj w ogóle temu Januszowi wysadził calutki oj domek. Te, tutaj. O tak, pamiętasz jak my grillowaliśmy, grilla sobie urządziliśmy przed domkiem, to tak naprawdę miał do nas awanturę o to, że dym mu tak naprawdę przeszkadza z grilla. No dokładnie, mamo, dlatego uciekajmy, choć będzie ładny widok, zwiewajmy. Zobacz, mamo, uwaga. Geronimo, ja cię sunę. Piękny widok, piękny widoczek. Możemy zniszczyć tą całą nawet wiochę, mamo. Tak naprawdę już tutaj nic nie mamy do stracenia i nawet do zyskania, bo już kurczę tymi marchewkami to ja wymiotuję, codziennie je jem i mam zamiar właśnie zacząć jeść w końcu nasze jedzonko. Bo chcesz trochę diamentów? Jakieś, nie wiem, potrzebujesz czegoś, mamo? Wow, wiem, to jest w ogóle... Co, skąd ty masz tyle diamentów? Nie wiem, tato mi kiedyś tam dał. Słuchaj, ja idę do naszego domku, trzymaj tutaj jeszcze trochę TNT i zapalniczkę. W ogóle tata powinien
przylecieć, to weź tam gdzieś, poszukaj taty, bo za niedługo powinien właśnie być. Ja idę na razie jeszcze do domu po rzeczy, zobaczyć, czy nic właśnie tutaj mi nie zostało w domku, to na razie trzymaj się. Dobra, także domek zostawimy, ale właśnie tutaj miałem skrzynki, ogólnie wszystko już powinienem pozabierać. Tu już najprawdopodobniej nic nie ma w tych skrzyniach, bo już się tutaj wynieśliśmy. Wszystko pozabieram, żeby tutaj nikt nic nie mógł zdobyć, okej? I za chwilę właśnie już tatuś lada moment powinien przylecieć i będziemy lecieli, jak się cieszę, dobra. Damy tu kosita, halo, damy tu kosita, tato, siemanko, cześć, kurczę, zobacz, już jestem zielony, możemy lecieć na naszą planetę, w końcu dojrzałem do tego. Juhu. Gratulacje, to w końcu mogę cię zabrać na swoją planetę, dlatego już zobacz, zerknij do góry, zerknij, już czeka na nas statek nasz. To nasze UFO, tato, to kupiłeś za te marchewki złote, tak? Tak, ja ogólnie tym teraz będę przywozić specjalnie z tej wioski, będę transportować marchewki tym oto UFO, choć bo już na nas w ogóle statek czeka, dobra, wiesz? Dobra, no to jak my tam w ogóle wlecimy, jak to tutaj, działa? Tutaj, tędy, chodź, ja już się przygotowałem. Chodź, proszę, zapraszam. Tutaj drabineczki, dla ciebie drabinka, chodź. No? Chodź, tutaj musisz wejść na ten dach. Okej. Okay. Widzisz ten tutaj, tu jest środek ogólnie tego UFO i czekaj. 3, 2, 1 i zaraz poczujesz, jak będzie wciągało to wszystko. I zobacz teraz, widzisz? O kurczę, się trochę. Lecę, tato. Lewitacja. Wow, lecę do góry, a ty lewitacja, ciągniecie? Ja tak samo. O, czekaj, lecę. Co się stało? Dobra, coś mi kurczę tutaj przerwało, dawaj, lecimy, ja nie mogę. Lecimy, dawaj, zobacz, do góry. Zobacz, jak nas wsysa, to UFO działa. Do góry.